sobotę w nocy dyżurny puckiej policji otrzymał zgłoszenie, iż najprawdopodobniej młody mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Do tego zdarzenia miało dojść na terenie leśnym w okolicy Błądzikowa. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego z puckiej komendy. Policjanci po przybyciu na miejsce zastali mężczyznę właśnie na tym moście, który stał za barierką. Mężczyzna trzymał w ręku nóż, grożąc, że podetnie sobie gardło. Z tym mężczyzną wychwycili moment nieuwagi. Policjanci natychmiast podjęli negocjacje i przystąpili do działania, natychmiast obezwładniając tego mężczyznę. Mężczyzna już następnie został przebadany przez policjantów alkotestem, który wykazał, iż mężczyzna ma 1,5 promila alkoholu we krwi. Ten mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. Lekarz obecny na miejscu zdecydował, że mężczyzna musi zostać przewieziony do szpitala specjalistycznego. Ten mężczyzna jest to 23-letni mieszkaniec gminy Puck.